Państwu, prawie już mamy wiosnę, ale rzeka Kredyt skuta lodem, więc jest to jeszcze duże prawie. Proszę Państwa, dzisiaj o wartościach i o polityce zagranicznej. Tak się składa, że Kanada promuje wszędzie na świecie tak zwane kanadyjskie wartości. Co to jest, jest troszeczkę niedookreślone, ale wiadomo, że jest to na przykład powszechny dostęp do tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego, czyli dostęp do aborcji. I jest to też konglomerat wielu tak zwanych politycznie poprawnych wartości. I cóż, Kanada to robi również w Polsce. Kanada finansuje organizacje, które de facto naruszają polski porządek prawny, a jeśli nie naruszają, to kontestują. I proszę Państwa, czy nie przyszedł czas na to, żeby polska polityka zagraniczna była bardziej asertywna w tej dziedzinie promowania polskich wartości? Promowania polskich wartości, czyli ochrony życia również Polaków mieszkających poza granicami kraju, na przykład nas tutaj, również tych, którzy mają podwójne obywatelstwo. Przykład tego bardzo taki namacalny był w momencie, kiedy odłączano od aparatury podtrzymującej życie Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii. No i niestety Polska nie mogła uratować tego człowieka. No bo w Wielkiej Brytanii są zupełnie inne przepisy niż w Polsce. Według polskich wartości ten człowiek powinien był zostać, otrzymać pomoc i być ratowany. Niestety w kraju, w którym dominuje eutanazja, takim jak Wielka Brytania i w takim jak Kanada, gdzie przepisy eutanazyjne stają się naprawdę radykalne, bo przed parlamentem tutaj jest ustawa, która dopuści eutanazję w stosunku do ludzi, którzy są psychicznie chorzy, a więc, proszę Państwa, praktycznie to jest zabijanie tych ludzi, żadna eutanazja. I cóż, czy Polska nie powinna, polska dyplomacja, polska polityka zagraniczna nie powinna w bardziej asertywny sposób podchodzić właśnie do promocji polskich wartości chrześcijańskich w swojej istocie i właśnie również na obszarze takich państw jak Kanada. Jeżeli Kanada prowadzi politykę zagraniczną, która właśnie hojną ręką finansuje różne ruchy, które te zasady tak zwanych kanadyjskich wartości mają promować w innych państwach, właśnie tak jak powiedziałem również w Polsce, to czyż Polska nie powinna na zasadzie wzajemności, uznania bilateralnego charakteru stosunków również tutaj włożyć pieniądze w Kanadzie na te organizacje pozarządowe, na te organizacje, które promują polskie wartości tu w Kanadzie. A jeśli Kanadzie się to nie będzie podobać, bo to jest ingerencja w wewnętrzne sprawy Kanady, no to cóż, to może właśnie na zasadzie wzajemności tutaj Polska również podniesie te sprawy, żeby Kanada nie promowała tych ruchów, które niby kanadyjskie wartości mają promować w Polsce. Że tak powiem, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Myślę, że tutaj bilateralizm w stosunkach zagranicznych jest jedną z najważniejszych rzeczy i myślę, że czas na to, by polska polityka zagraniczna naprawdę była prowadzona w bardziej asertywny sposób. To tyle z pięknej Kanady, gdzie idzie wiosna. Jeszcze nie czuć jej w powietrzu, ale wszyscy jej wyczekujemy. Do następnego randosu, mówił Andrzej Komor.